wszystkim. Jesteśmy na tegorocznym, czyli w 2017 roku, pokazie Dragona z nowościami na 2018 rok. I chciałbym zacząć od tego, że mamy bardzo dużo nowych wędzisk, które wprowadzamy na 2018 rok. Przede wszystkim kontynuacja serii Guide Select, czyli nowe Pro Guide X. Pojawiła się u nas bardzo fajna wersja klejniowa w serii Millennium. W Millennium pojawiły się castingi. Całkiem nowa seria, następca Team Dragon, czyli Team Dragon Z. Oczywiście wykonane w nowej technologii, wędziska są dużo lżejsze, na mniejszych przelotkach. Tak samo węglowe uchwyty. Zobaczcie tutaj, jakie gotowe wędzisko, które wybiorę. Będzie w okolicach 25 modeli gotowych dla Was do łowienia na 2018 rok. Jak widzicie, cała rękojeść tutaj jest wykonana z węgla. Tylko końcówkę daliśmy go kruskorkową jako taki element estetyczny. I teraz największa moim zdaniem rewolucja w wędziskach, czyli wchodzimy również w wędziska trochę tańsze, o bardzo dużej, że tak powiem, o bardzo dużych możliwościach. To są wędziska pod marką Ryobi. Jako wyłączny dystrybutor Ryobi w Polsce mamy możliwość dystrybuować te wędziska. I tak, pokażę Wam na razie tylko jedno wędzisko, bo ono jest już w pełni opisane. Natomiast jest to Ryobi Zauber, to będzie seria najwyższych wędzisk spod marki Ryobi. Wędziska, myślę, że w gramaturze takiej typowo szczupakowej w okolicach 30 gramów. Jak widzicie, bardzo ładnie wykonane. Myślę, że idealny komplet do kołowrotków Ryobi po prostu. Tu macie Maćka, który jest ze mną dzisiaj również. Kołowrotków Ryobi, ale widzicie? Stylistyka się zmienia, w końcu to jest ładne. Ja bym chciał mieć takie śruby, rozumiesz, które dokręcają kołowrotek. Nie uważasz? Mały szczegół, a robi robotę. Bardzo ładny, Krzysztof. Jeśli możesz, ja przejdę dalej. Dalej, jeśli chodzi o nas, mamy bardzo nam się poszerza oferta, jeśli chodzi o torby. Torby na kołowrotki, torby Dragona. Mamy taki nowy pomysł, który się nazywa Team Dragon X-Series. To są tego typu torby i plecaki, do których w komplecie dostajecie dołączany przybornik, który się tutaj zapina na system NAP. Takich przyborników, jak kupicie, nie wiem, dwie torby, to już macie dwa, a możecie też kupić każdy z tych przyborników osobno i do nich ładować swoje przynęty, tutaj na przykład główki, i wymieniacie tylko coś takiego, idąc na ryby, bo tu macie całą resztę, ciuchy, okulary, takie podstawowe rzeczy typu szczypce. Co jeszcze bym chętnie Wam opowiedział, to bym Wam opowiedział o kołowrotku. W tym roku wchodzimy również w niższą półkę cenową kołowrotków, także dajemy Wam tanie kołowrotki z 5 lat gwarancji o bardzo dobrej charakterystyce. I wierzcie mi, naprawdę nigdy nie oszczędzaliśmy względem jakości. Zazwyczaj schodziliśmy po prostu z ilością łożysk, która, jak wiemy, jeżeli łożysko jest dobre, nie jest tak ważna. I na ten przykład w tym roku pojawi się nowy flash. Bardzo fajny kołowrotek, ładnie chodzący. Ze składaną rączką. I powiem Wam, że jest to naprawdę pierwsza składana rączka, z którą miałem do czynienia, która nie lata cała po złożeniu. Pojawiają się również nowe akcesoria trollingowe, szczypce do zaciskania zacisków, nowe planery. Przy czym zwróćcie uwagę, że nie są to planery lewo-prawo, to bardziej coś na zasadzie planera. Plus tutaj mamy nowe stopery w dobrych pieniądzach. American Fishing Wire ma również taką markę, która się nazywa Hisis. I ta marka zdecydowanie przoduje wszelkiego rodzaju akcesoriach trollingowych. Ze Scottiego coś wartego nowego uwagi, czyli nowy cały system ball mounting system, który polega najzwyklej w świecie na montażu na kulce, co nam pozwala zamontować naszą kamerę, naszą echosondę, nasz nawet uchwyt na wędziska w dowolnym miejscu, o dowolnym kącie, nie mam żadnych ograniczeń. Wszystko jest regulowane na kulkach, zaciskane jednym dużym dociskiem. To tak z grubsza wszystko, o czym chciałem Wam powiedzieć. Dzięki Wam wielkie. Do zobaczenia, na razie, cześć.